Kochani, posłuchajcie. To, że chodzicie po tej ziemi, to, że macie ciała, to nie oznacza jeszcze, że żyjecie. To nie oznacza jeszcze, że macie w sobie życie. Bo życie daje Bóg. Bo życie daje Duch Święty. Na tym świecie ludzie klasyfikują się na dwa podziały. Na ludzi dobrych i złych. Ale Bóg inaczej klasyfikuje człowieka. Bóg klasyfikuje człowieka jako martwego i żywego. Kochani, przez ponad 20 lat swojego życia byłam martwym człowiekiem. Mimo tego, że żyłam w ciele, chodziłam, oddychałam, byłam martwa, bo tak naprawdę nie znałam Boga. Dziś jestem tutaj, aby powiedzieć Ci, że możesz zostać ożywiony przez Świętego Ducha. Dziś jestem tu, aby Ci powiedzieć, że jedyną drogą jest Jezus. Nie ten Jezus, o którym słyszeliście, kochani. Nie ten Jezus, o którym ja słyszałam przez 20 lat, ale ten Jezus, który daje życie. Ten Jezus, który jest zbawieniem i ratunkiem. Kochani, 5 lat temu ukorzyłam się. Pokutowałam ze swojego dotychczasowego życia. Przeprosiłam Boga za to, że żyję bez Niego. I ustanowiłam Go swoim Panem i Zbawicielem. I od tego momentu zostałam ożywiona. Zamieszkał we mnie Święty Duch. I dziś jestem po to, aby Ci powiedzieć, że żadne uczynki, ani dobre, ani złe, nie dadzą Ci wstępu do nieba. Nie dadzą Ci wstępu do zbawienia. Jedynie pokuta. Przyznanie się do tego, że żyjesz bez Boga. I uznanie Jezusa swoim Panem i Zbawicielem da Ci zbawienie. Dlaczego? Bo przez swoje uczynki, przez swoją uczynkowość nie dasz rady sobie na nic zapracować. To Jezus przyszedł na tą ziemię. I On zasłużył, bo jako jedyny czysty i sprawiedliwy umarł za każdy grzech człowieka, za każdy grzech człowieka. On umarł i stał się zastępczą ofiarą za Ciebie. Nie potępiam Cię, ale przychodzę, aby dać Ci receptę na zbawienie. Każdy potrzebuje Zbawiciela. Czy decydujesz się na to? W waszym religijnym kraju mówi się, że Jezus jest Pan i Zbawiciel. Ja też tak klepałam, ale zastanów się teraz w głębi swojego serca, czy osobiście Jezus jest swoim Panem i Zbawicielem. Zastanów się nad tym, czy dla ciebie jest Jezus. Bo dla mnie Jezus to była choinka, to był konfesjonał opłatek. Ale kiedy realnie zajrzałam w swoje serce, wiedziałam, że nie znam Go. I ja już nie mówiąc żadnej Ojcze Nasz, ani Zdrowaś Mario, z głębi swojego serca powiedziałam, nie znam Cię. I wiem, że bez Ciebie ginę. I proszę Cię o pomoc. Ja, Jezus, wierzę w to, że Ty przyszedłeś na tą ziemię, aby umrzeć za moje grzechy. Za moje osobiście, nie za moją koleżankę, za mojego sąsiada. Za mnie osobiście. Ty przyszedłeś na tą ziemię i zapłaciłeś. Poniosłeś karę, która należała się mi, bo ja jestem grzesznikiem. Ja wierzę w to. Ja wierzę też w to, że Ty wstałeś z martwych. I dlatego, że wstałeś z martwych, ja mogę mieć udział w życiu wiecznym. Ja, Jezus, uznaję Cię swoim Panem i Zbawicielem. I kochani, po tym wyznaniu swoich ust i po tym akcie wiary napełnił mnie Święty Duch. Ja wiedziałam, że wtedy poznałam Jezusa. I nic już nie było takie samo. Idę do nieba. Jestem zbawiona. I nie dlatego, że jestem jakaś, ale dlatego, że narodziłam się z Bożego Ducha. Tą Ewangelię, którą wam dziś głosimy,
głosili apostołowie. Tą samą Ewangelię. Przyjdź dziś do Jezusa. Przyjdź dziś do Boga. Pani przestanie, bo w swoim pokoju, gdziekolwiek jesteś, powiedz, nie znam cię, ale chcę cię poznać. A on odpowie, bo on jest Bogiem serca, a nie Bogiem uczynków. On jest Bogiem serca. Jeśli pragniesz, zawołaj, a on odpowie.